Witam serdecznie na kolejnej rozmowie w ramach akcji informacyjnej Zbudowani, Bezpieczni, Wartościowi. Jest ona współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest pani dr Ewa Czaczkowska, publicystka, historyk, wykładowca na UKSW oraz autorka wielu dzieł na temat kardynała Stefana Wyszyńskiego i ekspert naukowy w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Chciałam zapytać o proces beatyfikacyjny Prymasa Wyszyńskiego, dlatego że dopiero co skończył się proces i Stolica Apostolska ogłosiła datę beatyfikacji. Będzie to 7 czerwca 2020 roku. Dlaczego ten proces trwał tak długo, skoro rozpoczął się w 1989 roku? Trudno mi jest też tak do końca odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego, aczkolwiek powiedzmy szczerze, 30 lat to powiedziałabym, to jest taka kościelna norma. Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Jana Pawła II trwał wyjątkowo szybko, ale jest wiele znacznie dłużej trwających procesów, to po pierwsze. Po drugie, no, życie prymasa Wyszyńskiego bez wątpienia jest i było tak bogate, że to też wymagało długiej i szczegółowej pracy. Poza tym myślę, że w przypadku każdego kandydata na ołtarze też jest potrzebny pewien dystans, nie tylko ten 5-letni, który wymaga Stolica Apostolska, żeby właśnie lepiej z pewnej odległości również czasowej spojrzeć na to życie właśnie osoby beatyfikowanej. Także myślę, że tutaj rzeczywiście no, zostały wszystkie spełnione na pewno te warunki i przebadane przede wszystkim dokładnie życie i to wszystko, co pozostawił po sobie prymas Wyszyński. Też dlatego tak długo to trwało. Był on uważany za największy żyjący autorytet w czasach PRL-u. Z czego wynikał ten autorytet? To jest bardzo długie, bym powiedziała, zagadnienie, bo przede wszystkim z samej postaci prymasa Wyszyńskiego, z samej osobowości prymasa Wyszyńskiego i z tego, co miał do zaproponowania Polsce i Polakom w tym trudnym okresie PRL. On był człowiekiem, którego opatrzność postawiła na tym miejscu właśnie w tym niezwykle trudnym czasie. To był człowiek, który nie bał się wziąć odpowiedzialności nie tylko za Kościół, ale również za naród. Co więcej, miał dla właśnie Kościoła i dla społeczeństwa, miał długoterminowy program, czyli myślę o programie milenijnym, który zaczynał się jasnogórskimi ślubami narodu, poprzez wielką nowennę doprowadził do przeprowadzenia Polski w 1966 roku w nowe drugie tysiąclecie chrześcijaństwa. Prymas miał odwagę zaproponować bardzo trudny program odnowy religijnej, duchowej, moralnej. Miał odwagę wymagać jego realizacji w sposób taki konsekwentny i zjednoczony przez całe duchowieństwo. Miał odwagę właśnie stawiać te wymagania. Poza tym był też tym człowiekiem, który właśnie wziął na siebie odpowiedzialność za społeczeństwo, za naród w tym sensie, że to on był jego przedstawicielem w rozmowach z władzami komunistycznymi. To on upominał się o prawa wolności, których nie było, o prawa obywateli, prawa człowieka po prostu, nie tylko prawo do wyznawania wiary, wolności sumienia, ale w ogóle wszystkie prawa. To on między innymi w połowie lat 70. czy wcześniej też upominał się o prawo do zrzeszania się, o co przecież Solidarność w 1980 roku walczyła. Więc to było wiele elementów, które sprawiło, że on jako człowiek, jako prymas Polski stał się właśnie takim duchowym przywódcą Polski i z tego właśnie wynikał jego wielki autorytet. Z tej mądrości, odwagi, odpowiedzialności. Również oczywiście trzeba powiedzieć o tych 3 latach jego męczeństwa, czyli pobytu w izolacji, w czasie internowania, które no, przeszedł w sposób też bohaterski, to na pewno również budowało jego autorytet. Wydaje się, że jest on dzisiaj pamiętany bardziej jako mąż stanu walczący z komunizmem, ale chciałam zapytać o tę posługę duszpasterską. Jakie osiągnięcia duszpasterskie mógłby dzisiaj Kościół powtórzyć? Te osiągnięcia, które wcześniej właśnie do Kościoła wprowadził kardynał Stefan Wyszyński. Tu też można wiele wymienić pewnie punktów. Najważniejszy to jest ten właśnie wielki program duszpasterski Wielkiej Nowenny i Milenium Chrztu Polski. To był w moim przekonaniu najgłębszym, największy program duszpasterskich od czasu Chrztu Polski. Więc z niego czerpał Jan Paweł II, który przeprowadzał Kościół powszechny w nowe trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. Z niego czerpią, myślę, i dzisiaj duchowni i świeccy cały czas. Poza tym no, był on, pamiętajmy, nie tylko prymasem całej Polski, w sensie kościoła w Polsce, ale był przede wszystkim arcybiskupem dwóch wielkich archidiecezji, wtedy znacznie większych niż dzisiaj, warszawskiej i gnieźnieńskiej. Co więcej, był też odpowiedzialny do czasu utworzenia stałych diecezji na ziemiach odzyskanych, tak zwanych odzyskanych, był też odpowiedzialny za te diecezje, w związku z tym dużo podróżował, jeździł, wizytował. O jego ogromnej tej pracy duszpasterskiej na przykład mówi bardzo wiele jego dziennik, promemoria, które są teraz kolejne tomy wydawane. One właśnie pokazują, jaką wielką, codzienną duszpasterską pracę wykonywał poprzez właśnie, jak powiedziałam, te podróże duszpasterskie, wizytacje parafii, odprawianie oczywiście mszy świętych, ale głoszenie Słowa Bożego. Bywały dni, że on po 10-11 razy nawet publicznie zabierał głos. To była bardzo wyczerpująca praca. Może też warto powiedzieć, że prymas, ten wielki prymas, wielki autorytet, lider, duchowy przywódca, jak pani powiedziała, interrex, był jednocześnie ojcem, na którego tak często mówili właśnie księża, był dla nich po prostu ojcem, duchowym ojcem, do którego mogli się zwracać z wieloma kłopotami, problemami, bo ten wielki prymas w takim codziennym kontakcie, bezpośrednim kontakcie, jak twierdzą świadkowie, był rzeczywiście bardzo serdeczny, właśnie ojcowski, wybaczał wielu księżom różne niedociągnięcia, jak to bym nazwała, duszpasterskie, okazywał wielu też po prostu zwykłe ludzkie przebaczenie. Więc tu można mówić też o prymasie jako tym duszpasterzu pewnie na wielu płaszczyznach. Wspomniała pani o ślubach jasnogórskich narodu polskiego, ale również o wielkiej nowennie. Jak myśli pani, dlaczego w dzisiejszych czasach episkopat polski nie podejmuje tego typu inicjatyw? Wydaje się, że bardziej takie, powiedzmy, imprezy kościelne wychodzą ze strony świeckich. To znaczy tak, jeżeli chodzi o jasnogórskie śluby narodu, to one są co roku powtarzane na Jasnej Górze, aczkolwiek rzeczywiście pewnie ten tekst jasnogórskich ślubów narodu dzisiaj do ludzi nowych, właśnie młodych pokoleń, myślę też tak jak pani, pewnie tak już nie trafia. Ale ma pani rację, że znaczy, zmieniły się przede wszystkim okoliczności, kontekst się zmienił i te wielkie celebracje religijne tego typu, które były wtedy, one dzisiaj w takiej samej formie nie byłyby chyba dobrze odbierane. Wspomniała pani o tym, że właśnie dzisiaj świeccy, prawda, organizują jakieś duże, masowe imprezy religijne, nazwijmy tak. Ja myślę, że też z drugiej strony jest to dobre w tym sensie, że świeccy często wiedzą lepiej, co dzisiaj trafi bardziej właśnie do ludzi świeckich, bo przecież chodzi o nas, o wierzących świeckich, tak? Więc co bardziej trafi, co lepiej, jaka forma, ale oczywiście tu jest konieczna współpraca duchowieństwa i świeckich, dlatego że grupy świeckich też mogą się mylić, prawda? I to musi być współpraca, oczywiście współpraca i też jedność jest potrzebna, aczkolwiek wielość form jest też niezwykle potrzebna, że to nie musi być wszystko tak, jak powiedzmy w okresie wielkiej nowenny było realizowane, że wszystko szło z centrali w Warszawie, prawda, do wszystkich diecezji, niżej do parafii. Taka sama była organizacja tych właśnie eventów, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Dzisiaj potrzeba wielu form, dlatego że jest większy pluralizm również w samym Kościele, więcej różnych dróg, form duchowości, więc myślę, że na różnego typu właśnie imprezy, nazwijmy to religijne, jest zapotrzebowanie. Nie jestem też pewna, czy na takie formy, jakie były w okresie Wielkiej Nowenny, Milenium, może są dzisiaj, aczkolwiek wciąż odbywa się peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej i ona nadal, jestem o tym w pełni przekonana, ma głęboki sens, bo rzeczywiście obraz Jasnogórski jest wszędzie przyjmowany z wielkim duchowym przejęciem i entuzjazmem. A co z pamięcią o nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz jego autorytetu? Czy młode pokolenie dzisiaj traktuje kardynała Wyszyńskiego jako autorytet? To chyba powinnam Panią o to zapytać bardziej, przepraszam, ale na pewno są w tym ogromne braki. Przede wszystkim wiedza sama o samym prymasie jest niezbyt wielka. Ja to obserwuję i mam też takie doświadczenia, że za mało właśnie wiemy, czym młodsze pokolenia wiedzą o prymasie Wyszyńskim. To po pierwsze, żeby czerpać z kogoś, tak, z jego nauczania, postawy życiowej, trzeba najpierw poznać dobrze. Tak. I z tym jest problem, z tym jest kłopot, nawet bym powiedziała wśród uczniów czy studentów instytucji, uczelni, szkół noszących imię prymasa Wyszyńskiego, więc tu jest wiele do nadrobienia. Jest to oczywiście wyzwanie dla takich osób jak ja, czy mojego pokolenia, czy młodszych, żeby jak właśnie dotrzeć z tym przekazem. Jeżeli nawet już dzisiaj ta pamięć się bardzo zmieniła i coraz mniej jest obecny też Jan Paweł II w naszej świadomości zbiorowej, prawda? To co mówić o kardynale Wyszyńskim, aczkolwiek cieszy mnie bardzo, że jest, widzę, zainteresowanie postacią prymasa Wyszyńskiego i to jest ten problem i pytanie, jak ten czas do beatyfikacji wykorzystać, żeby lepiej ukazać sylwetkę prymasa Wyszyńskiego, bo jego zasługi rzeczywiście dla wolnej Polski i dla Kościoła, ale w ogóle dla społeczeństwa, dla Polaków są naprawdę nie do przecenienia ogromne. A druga kwestia to jest oczywiście jeszcze poznanie jego jako człowieka, który jest błogosławiony, tak? Jego cnót, którymi potrafił żyć, mimo tego, i to świadomie mówię, mimo tego, że pełnił tak ważne funkcje, bo pełnienie takich funkcji nie tylko arcybiskupa, ale prymasa Polski, mającego również specjalne pełnomocnictwa Watykanu, który był też i kimś, kto pełnił rolę duchowego przywódcy Interrexa i w tym kontekście musiał podejmować niezwykle trudne decyzje. Decyzje, które dotyczyły osób, prawda? Decyzje, które były też i związane z pewnymi konfliktami i w tych konfliktach też się odnajdywać. A mimo to zostało uznane i potwierdzone, że potrafił żyć cnotami chrześcijańskimi w sposób heroiczny, to naprawdę jest wielką sprawą i można się od niego na pewno wiele uczyć. Wspomniała Pani Jana Pawła II. Chciałabym zapytać właśnie o te relacje między nimi, dlatego że sam Jan Paweł II mówił, że nie byłoby papieża Polaka, gdyby nie prymas tysiąclecia. Co Jan Paweł II zawdzięcza polskiemu prymasowi tysiąclecia? Tak. Zawdzięcza to, co cały Kościół, to po pierwsze, czyli to, że dzięki mądrości, dalekowzroczności i programowi, który zaproponował prymas Wyszyński, ten Kościół przeszedł właśnie przez to Morze Czerwone, jak się mówi w skrócie, prawda? Czyli, że przeszedł przez te lata 50., 60. i wyszedł na tyle wzmocniony, że w 78 roku świat, myślę o Kościele powszechnym w tym momencie, docenił ten Kościół w Polsce jako właśnie, który obronił się przed komunizmem, który był najsilniejszy w bloku wschodnim, docenił ten Kościół, jego męczeństwo, tegoż Kościoła męczeństwo i męczeństwo samego prymasa Wyszyńskiego. I w związku z tym z tego Kościoła mogły wychodzić takie postaci jak kardynał Wojtyła. Oczywiście to jest zasługa prymasa, zasługa Kościoła w Polsce, ale oczywiście same przymioty, cechy i osobowość i wielkość i duchowość Karola Wojtyły zdecydowała, że został wybrany, ale jest jeszcze jeden aspekt, mianowicie rzeczywiście kardynał Wyszyński w czasie konklawe w 1978 roku też przyczynił się do wyboru Karola Wojtyły na papieża, dlatego że kiedy okazało się, że rzeczywiście układ sił na konklawę jest taki, że musi być trzecia osoba, dlatego że tam była rywalizacja, nazwijmy to, między dwoma kardynałami włoskimi i zaczęto poszukiwać kolejnego kandydata. Tu padła propozycja ze strony kardynała Königa austriackiego właśnie, żeby wybrać Karola Wojtyłę, spojrzeć na Kościół w Polsce, i włączył się w te rozmowy z biskupami amerykańskimi, potem biskupami niemieckimi, właśnie prymas Wyszyński, czyli mówiąc w skrócie, zaczął lobbować w kuluarach za kardynałem Wojtyłą, kiedy się okazało, że ma szansę. A później wspierał go już nawet w momencie wyboru, kiedy okazało się, że właśnie liczenie głosów pokazuje, że ma szansę na wybór. Właśnie Karol Wojtyła już mu podpowiedział, że jeżeli zostanie wybrany, to żeby przyjął imię Jana Pawła II, żeby przeprowadził właśnie Kościół powszechny w trzecie tysiąclecie, i wtedy zaczęła kiełkować myśl kardynała Wojtyły, a już papieża, żeby właśnie wzorować się na programie milenijnym. Można mówić pewnie dużo więcej o tych relacjach, które trwały co najmniej od lat 60., a szczególnie bliskie były od momentu, kiedy w 1967 roku kardynał Wojtyła został właśnie kardynałem. I wtedy ta współpraca ich była bliższa znacznie. Jeszcze mogę dodać tutaj jedno zdanie. W moim przekonaniu bardzo istotne dla tej relacji było to, że kardynał Wojtyła, mając ogromny szacunek dla prymasa Wyszyńskiego, między innymi właśnie za ten okres internowania i nie tylko, zawsze dodawał mu pierwszeństwo, zawsze był wobec niego niezwykle lojalny, okazywał to mu na różne sposoby, więc rzeczywiście ta współpraca ich mogła być owocna. Ostatnie pytanie. Czy sylwetka kardynała Stefana Wyszyńskiego jest w ogóle znana za granicą? Tak, on jest znany, wydaje mi się, że szczególnie we Włoszech i w Niemczech. We Włoszech z racji tej, że rzeczywiście tam bywał, jeździł, a prymas właściwie niemalże do końca swojego życia jeździł głównie pociągiem, tam się zatrzymywał, między innymi w Wenecji, w ten sposób też miał takie bliskie relacje przyjaźni z późniejszym, najpierw patriarchą Wenecji, a późniejszym papieżem Janem XXIII. Znany był we Włoszech przede wszystkim jako ten niezłomny męczennik Kościoła na wschodzie, ten, który właśnie był internowany i wyszedł z internowania na tarczy, bym powiedziała, czyli wrócił na swoje stanowisko prymasa Polski. I również w Niemczech, nie tylko za sprawą tej ostatniej wizyty we wrześniu 1978 roku, takiej, no żeby nawet powiedzieć, triumfalnej wizyty właśnie biskupów polskich w Niemczech z prymasem Wyszyńskim i kardynałem Wojtyłą na czele, ale przede wszystkim z racji listu biskupów polskich do niemieckich z 1965 roku ze słynnymi słowami "przebaczamy i prosimy o przebaczenie". Autorem tego listu był oczywiście arcybiskup Kominek. Niemniej prymas Wyszyński w jego powstaniu, przede wszystkim opublikowaniu, ogłoszeniu, miał tutaj swoją ogromną rolę. Także Wyszyński, prymas, wydaje mi się, że przede wszystkim był znany i jest jeszcze, mam nadzieję, właśnie w Niemczech i we Włoszech. Jak pani mówi, od kardynała Stefana Wyszyńskiego możemy się wiele nauczyć i wciąż odkrywać na nowo jego nauczanie. Mam nadzieję, że także dzięki tej rozmowie i dzięki temu wideo państwo również zajrzą do pani publikacji, ale także do pamiętników kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję pani uprzejmie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.